Można? Ej, kurwa, puka się. Franz, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Poczekaj, poczekaj. Koń przyszedł zgwałcić krowę. Kurwa, co? Zgłosić krowę przyszedł koń. Poczekaj, jeszcze raz. Kto chce co zgłosić? No koń, co go uchodźca zgwałcił. Jak to, kurwa, konia zgwałcił? No, Kamiński jest świadkiem. Czyim, kurwa, świadkiem? Świadkiem jest Błaszczaka. Co ty pierdolisz? Świadkiem jest, że konia zgwałcił? Też się zdziwiłem, ale ten Arab tak twierdzi. Czyli, poczekaj jeszcze, czyli co, że Arab zgwałcił, tak? Nie Arab. Ten Arab był zgwałcony przez uchodźcę. Kurwa, zaraz ty będziesz zgwałcony. A bo ten Arab to jest polski Arab, z Janowa. Dobra, to inaczej. Kto zgłasza zgwałcenie? No Arab, o, widzisz, już się denerwuje. Ty, ja muszę iść mu coś powiedzieć. Sprawdź, ile można dać za gwałt na koniu. Raport sekcji potrzebuję. Gwałtowne hamowanie, gwałtownie... No jak na kiedy? Na gwałt. Gwałcić, pogwałcenie... Co? Ty, ale tu nie ma nic o gwałtu na koniu. Dobra, to jakiś podobny chociaż znajdź. No to podobny na koniu to jest tylko samogwałt na koniu. Kurwa. A nie. Jeszcze jest gwałt na dziecku. Dobra, może być. Ile tam za dziecko jest? Największa kara za gwałt na dziecku to jest... przeniesienie do innej parafii. To nie przejdzie. A czemu? Bo kurwa, jakby trafił na parafię, gdzie ksiądz ma kozy albo kury, to przecież nie byłaby kara, tylko nagroda. Dobra, ty. A powiedz mi, kogo ten koń właściwie chce pozwać? No, tego Błaszczaka. Błaszczaka? O kurwa, a za co? Za to, że go pomylił z krową. Kurwa, ty se teraz wyobraź, jak muszą wyglądać te konie z Janowa, skoro nawet ministrowi się klacz z krową pomyliła. Idę, bo chyba mu trzeba wody dać.